do roku 20 nie działo się nic. A szkoda, bo przecież ja obiecałem, że to będzie robione i to zaraz, tak naprawdę, przynajmniej jak wszyscy o tym myśleli. Że nie było tam pana podpisu na tym wniosku, to fakt. Ale o czym to świadczy? Ja to mówię, o czym to świadczy. Że po prostu bali się, żeby tym ktoś mi przeszkadzał. I dlatego idę do pana, pewnie do pana z tym nie poszło. Bo ja rozmawiałem o tym, jak to wyglądało, to tak uzyskałem odpowiedź. Smutne to jest, ale niestety tak to wygląda. Droga jest zrobiona i świetnie. Myśmy już różne propozycje składali. Mogę państwu przypomnieć, bo o tym przecież była mowa. Była mowa, że gmina przejmie tę drogę. Będzie się nią zajmować, będzie ją naprawiać, konserwować, bo warunkiem oczywiście, że będą środki na jeden. No niestety nie udało się. Prawda? Były różnego rodzaju propozycje z naszej strony, że i gmina, i powiat będą partycypowały przy remoncie tej drogi, bo chodziło o to, żeby ją za wszelką cenę zrobić. No też się to po prostu nie udało. Też nie trafiło na stosowny grunt. Te pieniądze, które na ten rok zapisaliśmy w budżecie, te 90 tysięcy my i 90 tysięcy powiat, one były z przeznaczeniem na to, żeby wspólnie, żeby zachęcić nadleśnictwo i wspólnie zrobić tę drogę, ale pan nowy nadleśniczy powiedział, że udało się w ten sposób załatwić, że nie będzie potrzebny wkład środków naszych, czyli gminy naszej i starostwa. I tak jak was informowałem, postanowiliśmy te pieniądze przeznaczyć, żeby zrobić do końca cały ten odcinek drogi. Jak już się rozpocznie te 900-950 dokładnie metrów od drogi Sumierzyce-Milicz, to dalej już do skrzyżowania Wiankowej na drodze powiatowej Trzewicka Tworzymirki. To już do tego skrzyżowania, żeby w podobnym standardzie cała droga została wykonana. I dobrze, że to się udało wreszcie zrobić, roboty trwają. Będzie robiony jeden odcinek i będzie robiony drugi odcinek. Będzie robiony cały. Dzięki temu, że się udało też dogadać, skoordynować pewne roboty i terminy. Ja zresztą mówiłem wczoraj, nawet wczoraj, przepraszam, nawet byłem, rozmawiałem z przedstawicielami nadleśnictwa, z wykonawcą. Oznawialiśmy różne rzeczy związane z połączeniem tych dróg, z ustaleniem takich parametrów i szczegółów technicznych. I to idzie na szczęście i jest robione. Ja chyba naprawdę nie mam zamiaru czegokolwiek sobie przypisywać i tutaj uważam, że jest dużym nadużyciem, że ktoś coś takiego robi. W każdym razie ja mówiłem ostatnio, komu tę drogę zawdzięczamy. W pierwszej kolejności temu, że doszło do zmiany na stanowisku, bo wcześniej mimo obietnic różnego rodzaju nikt nawet tego w planie nie mówił. To co pan mówi, to potwierdza, dopiero w tym roku zostało to objęte w planie finansowym, mogło być wzięte znacznie wcześniej, bo przecież bogata firma, taka jak Lasy Państwowe, tego typu inwestycje mogła wykonać dawno temu. Niestety z takich, a nie innych względów do tego nie doszło. W każdym razie droga jest wreszcie zrobiona. Zabiegali mieszkańcy, sołtysi, policja, która wybierała naciski też. Bardzo duże, bo jak wiem, to była najbardziej niebezpieczna droga w powiecie, na której można było naprawdę sobie zrobić krzywdę, na której się uległo awarii sporo samochodów i było mnóstwo zniszczonych. Można było to zrobić. Nie było tak naprawdę żadnych przeszkód, żeby to było zrobione co najmniej kilka lat temu. Doszło do tego dopiero teraz. I dobrze, ja dziękuję wszystkim, którzy do tego doprowadzili i fajnie, że jest ona robiona. Ja mówiłem, że ja mogę panu dziękować za wszystko. Za zrobienie tej drogi, za wykonanie jeszcze wielu innych rzeczy, nawet których pan nie wykonał. Dla mnie ważne jest, że ona jest zrobiona. Jeszcze raz podkreślam najgorsze, że tak późno. To jest największy mankament, największy plus. Może lepiej niech się ludzie cieszą z tego, że ta droga jest zrobiona, będzie zrobiona, niż mają słuchać na tym, że znowu niepotrzebnych jakichś dyskusji. Dziękuję. Dziękuję. Ja proszę, zgłosił się pan Rafał, bardzo proszę. Ja to krótko bym chciał. Mówi pan, że dawno powinna być droga zmiana. Dawno powinna być zmiana. To powiem panu tak, ma pan rację. Na Desięcie był pan Palewski, to pana partyjny kolega i to się droga. Pan Palewski na Desięcie. Mój partyjny kolega? Tak, pan też w PSL-u był. Znaczy droga, pan nie zabiegał wtedy o tą drogę, żeby... Zabiegałem. Jakoś pan na Desięcie Palewski nic nie zrobił.
Był długo na deszczycie, proszę mi uwierzyć. A droga już jest naprawdę w takim stanie opłakanym już wiele, wiele lat. A wracając do tego tematu, mówi pan, że odnośnie po interwencji, ale dopiero zostały te pieniążki. Ja wiem, że to trwało długo. Ja też mogę dzisiaj powiedzieć, że za długo, ale to już nie jest moja wina. Stało się, jak się stało. Nie, to nikogo nie winie, tylko po prostu pana deszczycie tego nie zrobił. Dlaczego tego nie zrobił, to trzeba do niego kierować pytanie, nie do mnie. No, bo inaczej... Jeżeli ja pana deszczycie mówił, że zrobi, to ja taką samą informację przekazuję mieszkańcom. I tak się stało, jak się stało, ale nie zrobił. Dopiero po tej interwencji w Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych dopiero nadleśnictwo w budżecie na 2020 przygotowało pieniążki na remont. Ja też się cieszę i dzisiaj dziękuję panu Marcinowi Calu za to, że w tej epidemii, w tym ciężkim czasie, bo droga mogła być dawno już zrobiona wcześniej, ale ze względu na osoby, które zachorowały na COVID-19, wszystko się przesunęło. A druga sprawa również podziękowania wielkiego do Dyrekcji Lasów Państwowych w Jerozolimie, do pana Górewicza, bo on się tym zajmował. I on też tym się zajmował i on po prostu podpisuje takie właśnie sprawy związane z drogami leśnymi, chyba też droga leśna. A wracając do tych podpisów, panie Wójcie, mówi pan, że rozmawiał pan tam nie wiem z kim, ale mówicie pan, ja też tak z Jankowami utrzymałem podpisy, także nie bali się. Nie wiem, czego się mieli bać, panu to mówił, ale wiecie pan, sołtys z Jankowej mi udzielił listy, żeby też poprosiłem go, żeby zebrał podpisy, jak ja je zbierałem. No stworzyliśmy po prostu akurat, nie wiem, czy nie mieli jakiejś tam chęci, bo było ogłoszone nawet kiedyś w kościele, żeby pan zbierał te podpisy. Może te podpisy gdzieś wcześniej poszły, ale proszę zobaczyć sobie, sołtys z Jankowa mi te podpisy dał do dyrekcji, także są z Trzebicka i z Jankowej najwięcej podpisów. Ja też się cieszę, że ta droga została w końcu już na ukończeniu, bo nawet dzisiaj byłem zobaczyć, jest procedura fajna, bo na pewno ograniczenie będzie jakiegoś tam transportu, żeby tej drogi nie zniszczyć. No i tyle w tym temacie chciałem powiedzieć. I niech służy mieszkańcom, bo radny i radny Trzebicka człowiek, jak się nie zostaje, to dla nas, dla społeczeństwa, dla tych osób, które będą korzystały z tej drogi, bo wiele osób dojeżdża do pracy, tak jak turyści jeżdżą rowerami, czy skuterkami, czy różnymi jakimiś tam pojazdami. Dziękuję wszystkim. Dziękuję pani Dobrowski. Czy będziesz coś pytać? Tak, to ja mogę powiedzieć bardzo dobrze, że ustępni są tyski, mi się bardzo dobrze zrobi, bo przedtem tam... A jeszcze tylko przepraszam, że wiele słowo. Mówi pan, w 2018 roku, proszę bardzo, mówi pan, że dopiero 20. Już kierowałem z pismo w 2018 roku do pana Radniczego odnośnie tej drogi. Akurat mi minęło, a teraz nie wiem na jeszcze. To może panie radny, niech pan ma odwagę powiedzieć, że pan radnicz kłamał, on poszukał, tak? Znaczy, no tak, to wszystko słyszą, czy ja nie powiem tak. Proszę państwa, może to dyskusję już wprowadzam. Szanowni państwo, panie radny, panie wójcie, myślę, że ta dyskusja powinna dobiec końca, bo doskonale wiemy, ja się cieszę, że ta droga ma wielu ojców, bo widać, jak bardzo ona była potrzebna naszym mieszkańcom i bardzo cieszę się również, że nadleśnictwo podjęło taką decyzję, że zrobi tą drogę, ten swój odcinek za własne pieniądze i cieszę się bardzo, że jednak my radni, bo nie do końca może byliśmy do końca przekonani, żeby robić odcinek ten od krzyża do drogi nadleśnictwa, ale jednak dołożyliśmy te 90 tysięcy dołożył powiat i też bardzo się cieszę, że ta współpraca jest, bo można powiedzieć, że mieszkańcy tamtego terenu będą mieć świetny kawałek drogi, gdzie ona łączy przede wszystkim drogę Milicz, Sulimierzyce. I tutaj powinniśmy, jeszcze raz powtórzę, cieszę się, że ma wielu ojców i cieszę się, że jako ci wielu ojców i radni nie tylko przyczynili się do tego, że ten kawał dobrej drogi będzie zrobiony, bo naprawdę ta droga to chyba nie jeden by tam zostawił zderzak albo jakieś koło, tak? Niewielu. Cieszę się, że to jest moje zdanie, to co przez te 6 lat jako radny słyszałem, to więc o tą drogę walczy się bardzo długo i cieszę się, że tak jest jak jest. I proszę państwa, zamykam tę dyskusję w tym temacie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, proszę o zgłaszanie się na forum dyskusyjnym. Nie widzę, więc dobrze, że nie widzę. Pani Róża chciała, tak? Techniczna sprawa, to bardzo proszę. Ja chciałam zapytać wójta, jak wygląda nasza gmina właśnie w tym okresie pandemii, w okresie tym właśnie koronawirusa i chciałam się zapytać o zdalne nauczanie, czy docierają do gminy jakieś na przykład wnioski, jakieś skargi czy problemy, że dzieci mają problem z korzystaniem.
korzystaniem z tego zdalnego nauczania, jakby mój był łaska. Bardzo proszę. Proszę Państwa, w tej chwili od rozpoczęcia tak naprawdę tygodni już nauczania zdalnego dla klas 1-3 należy niektóre żadne uwagi. Zdarzały się jakieś sugestie czy uwagi w czasie, kiedy wcześniej było znane nauczanie. Teraz wydaje mi się, że idzie to trochę sprawniej. Do mnie przynajmniej nie dotarły w tym zakresie jakieś skargi. No, szkoły funkcjonują. Wiadomo, klasy 1-8 mają zdalne nauczanie. Oddziały przedszkolne działają normalnie. Ci, którzy mogą, rodzice, którzy mogą, którzy mają warunki, którzy mają możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom, to wręcz proszeni są o to, żeby te dzieci pozostawały w domach, jeżeli nie muszą, prawda, spędzać czasu w szkole, w placówkach. No, pozostałe dzieci uczęszczają normalnie na zajęcia, są dołożone, dowozy funkcjonują tak jak wcześniej, no taki mamy obowiązek, ten obowiązek realizujemy. Jeśli chodzi o szkoły, o zarażenia, o jakieś tam przypadki pojawienia się zachorowań, to mogę powiedzieć, że pojedyncze przypadki, na szczęście pojedyncze, się zdarzyły tutaj w szkole w Cieszkowie, ale jest to skala na szczęście niewielka. U nas w urzędzie i w tych naszych jednostkach też sytuacja nie wygląda źle. Oczywiście są osoby objęte kwarantanną, zdarzają się takie, bo wiadomo, że tego się nie da uniknąć, ale jeżeli chodzi o przypadki zachorowań, to są one naprawdę sporadyczne. Wiadomo, że nie mogę tu operować jakimiś konkretami, bo obowiązują w tym zakresie określone przepisy. Jeżeli chodzi o ilość zakażonych osób i ilość objętych kwarantanną, to w naszej gminie na tle powiatu jeszcze wyglądamy w miarę przyzwoicie. Jest ta skala znacznie mniejsza. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie się rozwijać dalej. W każdym razie no, sytuacja nie jest łatwa, nie jest lekka. Czytamy nawet w mediach, prawda, co się dzieje, czy w szpitalu, czy w jakichś, prawda, jednostkach, gdzie dochodzi czasami do takich większych ognisk, gdzie tych zachorowań zdarza się znacznie więcej. No i kwestia miejsc w szpitalu i udzielenia pomocy tym osobom chorym de facto, no jest to dosyć już poważna skala. My jako gmina też nawiązaliśmy jeszcze dodatkową współpracę z terenową stacją, tak aby ich odciążyć. Obsługujemy osoby objęte kwarantanną, te, które chcą pomocy i które pomocy potrzebują, które się zgłoszą. A z nimi jest kontakt praktycznie codziennie. Jest też także taka sytuacja, że obzwaniamy codziennie te osoby objęte kwarantanną, tak żeby raz upewnić się, czy czegoś nie potrzebują, dwa upewnić się, jaki jest stan ich zdrowia, tak żeby ewentualne uwagi na bieżąco przekazywać do sanepidu, ponieważ zdarzały się już sytuacje, że objętych kwarantanną w naszej powiecie było prawie 900 osób, no i wtedy już sanepid sam technicznie po prostu miał problemy z tym, aby zadzwonić, porozmawiać, obsłużyć, prawda, i spadać sytuację, jeśli chodzi o te osoby zakażone. No, mamy też przynajmniej 3 razy w tygodniu posiedzenie sztabu kryzysowego zdalne. Oczywiście wymieniamy się informacjami, jakimiś uwagami. Na bieżąco przekazujemy też informacje i na stronie, i w formie takiej graficznej mieszkańcom, co się dzieje, jakie obostrzenia ewentualnie, czy nowe przepisy się pojawiają, tak żeby wszyscy byli na bieżąco, żeby mogli reagować i dostosowywać się do sytuacji. Także no staramy się reagować na bieżąco. Jesteśmy też przygotowani sprzętowo, technicznie do tego, żeby ewentualnie stosować, tak jak to było wcześniej, odkażanie takich wybranych miejsc. Na razie jeszcze nie było takiej
potrzeby, ale nie wykluczone, że też to będzie musiało nastąpić. Strażacy także są zaangażowani często osobom, które są w kwarantannie, a tym, które potrzebują pomocy, dostarczają jakieś zakupy, posiłki, pożywienie i tak dalej, żeby im po prostu dopomóc, żeby nie dopuścić do tego, aby wychodzili, aby nie narażali innych. Zdarzają się sporadyczne wypadki, że pojedyncze osoby niekoniecznie przestrzegają kwarantanny, wtedy jest reakcja też bardzo szybka, żeby ten stan, że tak powiem, naprawić i żeby był normalny, aby był jak najmniej w takiej sytuacji, że ktoś może zostać niepotrzebnie narażony. Myślę, że tyle. Dziękuję. I jeszcze jedno, mogę poprosić o informację. Chciałam jeszcze zapytać Wójta o tych przedsiębiorców, którzy związani są z gastronomią. Czy podjęte są jakieś kroki, no, żeby pomóc im w tej sytuacji, gdzie wiadomo, że są zamknięte te lokale? Jak to wygląda? Proszę Państwa, my bezpośredniej pomocy jako takiej tym firmom nie udzielamy. Udzielamy w taki sposób i faktycznie są tego typu wnioski, tego typu przypadki. Staro firm na terenie naszej gminy, że udzielamy ulg związanych z płatnością podatku, prawda, oni występują do nas. Jeżeli chodzi o to, jakie są zapisy tarczy, jakie są możliwości ze strony czy ZUS-u, czy państwa tak naprawdę dla tych firm, no to już jest temat, który tak naprawdę no nie my prowadzimy, nie my się tym zajmujemy, tylko właściwe organy naszego państwa. Są różnego rodzaju ulgi związane właśnie z świadczeniami na rzecz ZUS-u, czy jakieś zapomogi ze strony państwa, no ale to jest coś, czym my się na bieżąco nie zajmujemy, bo są do tego stosowne instytucje. Nasza pomoc no, polega na tym, że w przypadku potrzeby, w przypadku wniosku, jaki składa przedstawiciel jakiejś firmy gastronomicznej, realizujemy, reagujemy na zasadzie takiej, że stosujemy ulgi, pomagamy w ten sposób. No jeżeli chodzi ostatnio o sytuację te sprzed Wszystkich Świętych, firmy, które zajmowały się sprzedażą chryzantem i prawda, tych towarów przed cmentarzami na przededniu Święta Zmarłych, no to myśmy tutaj, zanim jeszcze agencja się zajęła wykupem tych chryzantów, myśmy też dokonali zakupu takiego interwencyjnego. Od tych firm informacja na stronie na ten temat była. Tak, żeby tym firmom w jakiś sposób dopomóc, a przy okazji te kwiaty zostały tutaj wykorzystane do upamiętnienia takich miejsc prawda, pamięci, ewentualnie na terenach komunalnych, ewentualnie jeszcze jakieś groby opuszczone naszych mieszkańców też zostały w ten sposób prawda, udekorowane, upamiętnione, tak żeby tym podmiotem w jakikolwiek sposób pomagać. No, na razie nie ma ogromnej skali, jeśli chodzi o wnioski do nas, do gminy, o ulgi podatkowe, chociaż są, bo dziś podpisywałem chociażby jeden taki wniosek, decyzję wydawałem na ten temat. Należy się spodziewać, że pewnie jeszcze się tak podobnie pojawiać. Jak mówię, jest ich trochę więcej niż w innych latach, chociaż na razie ta skala nie jest wielka, nie jest olbrzymia. Dziękuję. Dziękuję Panie Róży za zabranie głosu. Bardzo prosimy teraz Pana Bogdana. Udzielam głos. Panie Wójcie, mam takie pytanie, bo nie chwali się Pan, ale ruszyła chyba 50 inwestycja na kolejowej, nie? Tak. No i kiedy, kto wygrał ten przetarg, kiedy się to zakończy? Powiem szczerze, że nie pamiętam nazwy firmy. Zakończy się niedługo, bo nie jest to wielki zakres akurat, bo to jest prawda, fragment tych prac, większej całości, dotyczy wymiany części sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej, tak żeby średnicę
rury powiększyć, bo była tam rura no, o wiele za mała w kiepskim stanie technicznym i o te małej średnicy, czyli wymienić na średnicę większą, która tam zapewni odpowiednią ilość, odpowiedniej jakości wody. Przejście pod torami było wykonane już w zeszłym roku i do tego budynku, prawda, przy okazji uzbrajając teren w drodze gminnej pod tereny inwestycyjne, bo tam są akurat tereny inwestycyjne w planie i do tego budynku, to zostanie doprowadzone, sieć. A ile to potrwa? No parę tygodni, nie potrafię dokładnie powiedzieć, musiałem sprawdzić umowę, jaki tam jest termin realizacji, ale po prostu nie jestem przygotowany na prawo, żeby precyzyjnie odpowiedzieć. Cztery lat, które już nie świecą, żarówki się spaliły i prosiłbym również, żeby Pan przekazał tej firmie, która ustawiała zegar czasowy, bo na dzień dzisiejszy dalej on się włącza i włącza nie w takich godzinach, jak powinien. I jeszcze jedna sprawa, mieszkańcy Jankowej się tam dopominają na tym krótkim odcinku od Pana Obajtka w kierunku Pana Wasilewskiego o tłuczeń na tą drogę, bo tam już była równa droga, ale no wiadomo, sprawa, że przy takich warunkach, jakie są, deszcz, ta droga się wybija, to się tam ma jakąś interwencję tłucznia na odcinek drogi. Można żeby takie rzeczy zgłaszać na bieżąco, telefonicznie do urzędu. Ja wręcz teraz prezentuję sołtysów, jeszcze zbieram informacje, jakbyście też mieli jakieś informacje, czy mogli przekazać swoim sołtysom, bo oni wszyscy chyba jeszcze wiedzą. Jeżeli są jakieś jeszcze anomalia, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne w porze nocnej, że gdzieś tam się nie włącza w nocy albo za wcześnie czy za późno, to prosiłbym o takie informacje na bieżąco, bo to nie trzeba czekać do sesji, ale po prostu na bieżąco, bo my w tej chwili cały czas się buksujemy, że tak powiem, stalonym, żeby przywrócić normalność w tym oświetleniu ulicznym, no bo jeszcze jest tak naprawdę Wioska Pustą, no widać teraz, jaki jest stan urządzeń i jak naprawdę to funkcjonuje. Także bardzo proszę o zgłaszanie wszelkich tego typu informacji na bieżąco. Do urzędu, w sekretariacie, czy do Pana Zygmunta Huty, który nim się zajmuje, tak żebyśmy te informacje mieli w miarę i mogli doprowadzić do końca już ten stan oświetlenia publicznego. Dziękuję Panie Wójcie. Pani Emilia, proszę. Panie Pana. Ja mam takie pytanie w związku z zaistniałą sytuacją. Mamy pandemię, mieszkańcy nie zawsze pamiętają, żeby zgłaszać liczniki, czy wody, stan wody licznika. I takie padło pytanie, czy jest możliwość zamontowania liczników zdalnych na przykład, żeby jak to wygląda? Zdaję sobie sprawę, że to na pewno są koszty, ale jak to wygląda w Łucie na przykład? Czy byłaby taka szansa u nas w gminie? Oczywiście, że jest szansa na montaż liczników takich zdalnych, radiowych, jak zwał, tak zwał, które można obsługiwać automatycznie bez rozchodzenia na teren posesji. Niestety nie jest to też tania inwestycja, ale powiem szczerze, że myślimy o tym, chociaż też myślę, że nie ma tragedii, jeżeli chodzi o liczniki, odczytywanie, pokazywanie. Wiadomo, że nie robimy teraz tak, że inkasem wchodzi od budynku do budynku i wchodzi do każdego mieszkania, żeby to odczytywać, bo wiadomo, że bez pandemii jest jakieś tam narażenie i jego, i osób, prawda, do których chodzi. Ale przed każdym odczytem, tak już było parokrotnie, informujemy, prosimy o podawanie telefoniczne przez mieszkańców czy drogą mailową stanu licznika, jaki mają u siebie w mieszkaniu. I informujemy, że jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie będzie mógł, czy nie podać, czy zapomni podać stan tego licznika, wówczas stosujemy średnią z poprzednich okresów. Na zasadzie takie, że powiedzmy przez trzy pierwsze kwartały miało na przykład średnio około 20 metrów sześciennych zużytej wody, prawda? No to w tej chwili się też to przyjmuje ten sam poziom. Potem oczywiście, kiedy już będzie można to zweryfikować w naturze bezpośrednio patrząc na licznik, no to zostanie to zweryfikowane i urealnione tak, żeby było to po prostu.
prostu prawidłowo wykonane z regioną prawidłowy poziom. Ale w tej chwili, tak jak mówię, albo prosimy o podawanie samodzielne, jeżeli w określonym terminie, który jest podany, to jest parę tygodni, nie mam, większość mieszkańców dzwoni, podaje, tutaj jakiegoś problemu nie ma, no to przyjmiemy te śledztwo. Tak to wygląda. No oczywiście montaż tych zdalnych liczników jest możliwa, ale to też jest koszt, ale też i nie mały czas. Bo wymienić tysiąc, kilkaset liczników na terenie gminy w sytuacji też, kiedy trzeba wchodzić na każdą posesję, tak, montować, wymieniać, kupić te wszelkie liczniki do tego, potem jeszcze je zamontować, opłombować i tak dalej, no to też w czasie pandemii nie jest to takie prawda, oczywiste i proste, to aż też no, fizycznie to zajmuje bardzo wiele czasu. Dziękuję panie. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, chodziło mi o liczniki do Doliny Warycze, do ścieki, bo to tam trzeba co miesiąc, nie? Tak, ale ścieki no też na podstawie wodomierza i oni robią podobnie, że albo też można. Jeżeli się nie podają, to jest też szybka przyjęta z poprzednim okresem. No właśnie, w tym średnim. Dobrze, dziękuję. Oddaję głos do pani Róży, bardzo proszę. No właśnie, tyle pytań się tutaj za rzadko się spotykamy. Ja chciałam zapytać wójcie o tą naszą krajówkę. Czy Dagia zapomniała o tych pachołkach, które tam stoją? Czy tam jeszcze coś będzie robione? I licząc ile wykonano metrów tej nawierzchni, to żeby połączyć się tam już z Rakowicami, to trzeba będzie czekać jeszcze z 4 lata czy 5, tak? Ale dlaczego pani mnie o to pyta, pani Radna? No bo wójt może pan wiadomości z pierwszej ręki. Bardzo proszę, panie wójcie. Myślę, że mam do pani jakieś tam wiadomości, jakieś informacje. W tym roku został wykonany kilometr tej drogi, 400 metrów od Rakowic, od strony Rakowic, prawda, w stronę Cieszkowa i 600 metrów od Cieszkowa w stronę Bilicza, w stronę Rakowic. Tak jak liczę, to czyli w sumie kilometr. Został odcinek około 2,5 kilometra. Ten odcinek jest planowany, zresztą ja mogę powiedzieć, że podobnie jak na temat tych odcinków już w tej chwili, nie czekając na cokolwiek i na kogokolwiek, raz podziękowałem za to, co zostało zrobione i prosiłem o wykonanie ostatniego odcinka tego 2,5 km. Dlaczego to tak się ciągnie? Chodzi tutaj o sprawy też formalne, proceduralne, bo odcinek do 1 km mogą zrobić Generalna Dyrekcja może zrobić stosunkowo łatwiej, mówię tutaj o kwestii dokumentacyjnej, bo jeżeli byłby to odcinek dłuższy niż kilometr, wówczas sprawy formalne, kwestia dokumentacji jest dużo bardziej czasochłonna, kosztochłonna i bardziej skomplikowana. Dlatego to jest tak, że tak powiem, robione po kawałku. Też trzeba przyznać, że w tych ostatnich latach po tych licznych wnioskach tutaj w protestach i po słynnych fotografiach, które zresztą robiliśmy razem z panem Arturem, gdzie wykonaliśmy takie fajne fotografie, kładąc poziomice i pokazując, jaka jest głębokość tych prawda, ubytków czy zagłębień w drodze krajowej. Myślę, że te fotografie w Generalnej Dyrekcji zrobiły furorę, bo miejscami to było 10 do 15 cm. No i pokazywało jednoznacznie, jaki jest stan tej drogi, bo normy dotyczące prawda, ubytków, zagłębień w drodze są takie, że to powinno być na poziomie centymetra, dwóch, trzech, a nie 10-12. W każdym razie regularnie, każdego roku, jak co roku widzicie, jest robiony jakiś tam odcinek. Ja wystąpiłem z wnioskiem, żeby w przyszłym roku robiony był cały ten odcinek, to jest około 2,5 km. Nie wiem, czy się uda, czy nie. Na pewno będzie coś robione. Są środki zarezerwowane na ten cel. Jak rozmawiałem z Generalną Dyrekcją i tutaj z kierownikiem naszego rejonu, powinno to być robione. Najbardziej takimi pożądanymi miejscami to są te dwa zakręty, prawda, niebezpieczne, które pozostały. Jeden tutaj między Guzowicami a Pakosławskiem. No i drugi na Trzech Chałupach, wszystkim znany doskonale zakręt.
myślę, że jeżeli nie będzie to cały odcinek zrobiony, to przede wszystkim należałoby się zająć tymi zakrętami, bo tam jest najbardziej niebezpiecznie. Chociaż jak widzicie, do stanu tej drogi trochę się poprawił, tych bieżących, przynajmniej doraźnych remontów w ostatnim czasie było sporo i te takie już wstydliwe, że tak powiem, miejsca i bardzo niebezpieczne, no znikły. Jeżeli chodzi o te pachołki, wedle mojej wiedzy firma Kolas, bo ona akurat wykonywała te prace, już te roboty zakończyła. Powinni to zabrać. Ja zadzwonię, po prostu spytam. Nie sądzę, żeby zapomnieli. Może chcieli, żeby trochę się to pobocze jeszcze zamieściło, bo wiadomo, że zostało świeżo ułożone to pobocze i chodziło o to, żeby jeszcze do nich nikt nie jeździł w krótkim czasie po ułożeniu. Ale sprawdzę, dowiem się, zadzwonię, no bo nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Dziękuję panie wójcie. Faktycznie ta droga to jest masakra, bo jadąc samochodem to tak rzuca, że nie wiadomo, czy to samochód jest już taki niesprawny, czy ta droga to nie jest taka aż zła. Szanowni radni, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w podpunkcie 7? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu 8. Wnioski i oświadczenia. Więc bardzo bym prosił, kto jeszcze by chciał coś. To nie oddam Witowi głos, no to ja jeszcze tylko odczytam, że wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bieliczu do Rady Gminy Cieszków i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bieliczu przesyła informację dotyczącą analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2019 przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Rady. W załączniku informacja o wyniku analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019 dostarczona zostanie radnym na kolejnej sesji z informacją, co na przyszłość trzeba poprawić albo ewentualnie z czego się trzymać, tak? I oddaję teraz głos panu Witowi, bardzo proszę. Proszę państwa, informacja taka krótka, ale myślę, że ważna, chociaż no, okaże się w przyszłości, co z tego faktycznie wyniknie. Otóż, jak pewnie słyszeliście, jest zapowiedź w tej chwili, że będą skierowane pieniądze, no niewielkie niestety na skalę kraju, no ale zawsze 250 milionów na tereny tak zwane popegeerowskie, to znaczy na tereny gmin, w których znajdowały się państwowe gospodarstwa rolne. Bo wiadomo, że tak naprawdę w tych gminach te PGR-y tak zwane były często największym pracodawcą, czy jednym z największych. U nas akurat Państwowe Gospodarstwo Rolne było największym pracodawcą. Zdecydowanie w gminie zatrudniało ponad 300 osób, prawda, z dnia na dzień zostało zlikwidowane. Jeżeli do tego dołożyć jeszcze GMS-y i SKR-y, które także tutaj były sporymi pracodawcami, no to w naszej gminie tak naprawdę no, po likwidacji tych przedsiębiorstw no, stała się rzecz bardzo niekorzystna i mnóstwo ludzi straciło pracę. W tej chwili ktoś sobie przypomniał i dobrze, lepiej późno niż wcale, bo na ten temat było informacji wcześniej mnóstwo i sugestii, że tak naprawdę ci ludzie, którzy pracowali w tych przedsiębiorstwach i na tym terenie, no to naprawdę zostali pozostawieni często sami sobie i zostali potraktowani dużo gorzej jak inny prawnik. Jest taka możliwość, że w tych gminach będzie można starać się o środki na właśnie, nazwijmy to, rekultywację, na różnego rodzaju zadania o różnym charakterze, czy drogi, czy świetlice, czy jakieś tam przedsięwzięcia różnego rodzaju kulturalne, sportowe i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwość złożenia do 3 wniosków na terenie każdej gminy. Łączna wartość tych wniosków no, jest fajna, bo to 5 milionów, z tym, że jeżeli wziąć pod uwagę, że to jest 250 milionów, no to teoretycznie 50 gmin byłoby, a tam na terenie naszej rozwiązania mamy 2,5 tysiąca, także to jest niewiele, ale oczywiście nie wszystkie gminy to były gminy, na których znajdowały się Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Skala nie jest wielka, może ona się powiększy, ale na pewno warto spróbować. Referowane będą wnioski składane nie tyle przez samorządy, ile przez organizacje, czy inicjatywy organizacji funkcjonujących na terenie gmin, na terenie tych miejscowości, na przykład Państwowe Straże Pożarne, stowarzyszenia, czy jakieś tam inicjatywy ze strony sołectw. Oczywiście gminy też mogą, ale to już jest troszkę w hierarchii, prawda, niżej. I ponieważ na razie jest to zapowiedź, a projekt rozporządzenia jest już przygotowany, projekt wniosku, to informuję Was o tym, gdyby były jakieś pomysły czy propozycje wykonania czy zrealizowania jakichś zadań, złożenia wniosków w tych miejscowościach, w których się te obiekty PGR-owskie znajdowały, prawda, czy znajdują do dzisiaj, to proszę o propozycję, no bo z tego, co jest napisane w tej informacji od ministra, to jeszcze w tym roku powinno to ruszyć i w tym roku jeszcze te wnioski będą składane. Ponieważ mamy praktycznie połowę listopada, to czasu zostało niewiele, chociaż jeszcze formalnie ten program nie ruszył. Można tutaj, ja mogę podać przykłady, gdzie można coś zrobić, ale oczywiście, jeżeli będziecie mieli inne propozycje, to wtedy będzie trzeba zdecydować. No, dla przykładu, w Pakosławsku może gospodarstwo było, z którego no, coś zostało, ale nie wszystko, na przykład, bo tam mowa jest o remoncie, dokończenia tak naprawdę remontu świetlicy w Pakosławsku. Góry, gdzie jest też obiekt zdewastowany, stary, szpecący, na przykład świetlica, która jest w stanie, aby ją wybudować. Co tu jeszcze można? W Cieszkowie też wiem, że były chęci informacje dotyczące jednostki OSP, uporządkowania terenu wokół tej jednostki, bo zaraz obok jest, prawda, już taki zdewastowany mocno obiekt popegerowski. Można inne tutaj propozycje składać i wskazać inne miejsca, ale generalnie informuję, że taki program ma ruszyć. Teoretycznie to może być w każdej chwili. I prośba, jeżeli ktoś ma pomysł i propozycje, aby takie propozycje po prostu składać. Jak myślicie? Do 5 milionów to jest oczywiście teoria. Jeżeli paręset tysięcy by się udało pozyskać, to też myślę, że byłoby całkiem nieźle, ponieważ nasza gmina jest ewidentnie, wybitnie gminą popegerowską, bo tak naprawdę to był największy pracodawca, który też miał ponad połowę gruntów rolnych na terenie naszej gminy, to myślę, że powinniśmy się tutaj, jeżeli to będzie w sposób w miarę obiektywny oceniane, to powinniśmy się tutaj załapać na jakieś tam, chociaż skromne, ale zawsze pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos? A jest pan Kruciński. Bardzo proszę. Dziękuję. Z tego miejsca chciałem podziękować radnym za to, że odezwali się na mój apel i wspomogą finansowo naszą parafię tutaj Cieszków. Dzisiaj prawdopodobnie z radnikiem zniesiemy pieniążki do księdza proboszcza. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?